Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj mam dla Was nieco inne urządzenie, trochę mniej flagowe, że tak powiem. Średnia półka Galaxy Grand 2, wprowadzone już jakiś czas temu. Specyfikacja średnia, zaraz sobie o tym powiem, ale dziękuję X.com za udostępnienie sprzętu do testów. Cieszę się, że udało się nawiązać współpracę i oby była jak najbardziej owocna i było na dłużej oczywiście. W każdym razie tak, Galaxy Grand 2, duże urządzenie, większe niż typowe średniaki, ze średnią specyfikacją, tak jak powiedziałem, przyszło do mnie w kolorze czarnym. Typowe pudełko, czyli te ekologiczne, z tymi wszystkimi tuszami na bazie soi i tak dalej, żadnej rewelacji tutaj nie mamy. I tak, czterodzeniowy procesor tutaj mamy, to jest bodajże Snapdragon 400, 1,2 GHz taktowany, PI25 TFT 1280x720. Tutaj mam pewne obawy, czy ta rozdzielczość przy tej wielkości ekranu będzie się sprawdzała. 8 megapikseli z tyłu, z przodu 1,9, bateria 2600. Tu też jakoś nie widzę tego jakoś tak w dobrych barwach, no ale zobaczmy, jakby nie generalizujmy tutaj. To jest chyba Adreno 305, z tego co się orientuję, zobaczyłem w specyfikacji i tak to właśnie wygląda. Wyjmijmy sobie urządzenie. Więc zresztą mamy tutaj wszystko ładnie opisane, tak jak widzieliście. No i oczywiście LTE, w związku z tym, że mamy tutaj procesor Qualcomma. W pudełku standardowa instrukcja obsługi, skrócona, wszystkie papierki, których nie czytamy. Słuchaweczki. O, już widzę, że to są te słuchaweczki takie, no, bardziej budżetowe, bym powiedział. Tutaj macie numer, jeżeli byście chcieli zobaczyć sobie, czy macie dokładnie te same. Ładowarka, oczywiście modułowa, kabel plus adapter. Jeśli chodzi o adapter, zaraz sprawdzimy, jaki tu mamy prąd. 1 amper, więc mam nadzieję, że to widzicie. 1 amper, więc to jest wszystko. No i bateria, czyli to co w sumie najważniejsze, 2600 mAh. Przejdźmy sobie do samego urządzenia, zdejmijmy sobie te wszystkie folie, oczywiście zdejmijmy sobie je w ten sposób, żebyśmy mogli je jakoś ładnie później założyć. W końcu to telefon testowy. Ok, odłóżmy sobie to wszystko tutaj. Na bokach nie widzę żadnych dodatkowych folii. Ok. No i tak, i jakby sam design urządzenia, co za chwilę o wszystkim powiemy sobie, wyjmijmy sobie tą baterię. O, nawet woreczek uda się oszczędzić, więc całkiem spoko. Wkładamy sobie baterię. Oczywiście kartę SIM sobie włożę później, jak zacznę testować, ale tylko powiem Wam szczerze, że całkiem ciekawie wygląda to urządzenie, nie jakoś tam super rewelacyjnie, ale tak. Włączmy sobie, bo oczywiście skonfigurujemy sobie to za chwilę. I tak, mamy oznaczenie i typowo przycisk, tutaj będzie przycisk, podejrzewam, menu, tu nie jest jeszcze ostatnich aplikacji, czyli przycisk menu wstecz, home fizyczny z rameczką srebrną, z przodu kamera do wideo rozmów, no i tak, głośnik, wszystkie czujniki i tak dalej, dioda podejrzewam, że też będzie gdzieś tutaj. Ok, zaraz do tego przejdziemy. Jeśli chodzi o tył, no to z tyłu taka, trochę bardziej to oczywiście podobne jest do tego, co mieliśmy w Note 3 Neo niż w Note 3 typowym, z tego względu, że te przeszycia są takie bardziej delikatne. Ramka zupełnie inaczej wygląda i to fajnie, bo to w jakiś sposób oznacza się to urządzenie. Jeśli chodzi jeszcze o tył, no to tak, logo, aparat 8 megapikseli, dioda doświetlająca, dobrze, że jest, no i głośnik. Jeśli chodzi o ramki, no to typowo tutaj przycisk głośności, z prawej strony power, na dole micro USB 2.0 oraz mikrofon, no i u góry oczywiście mamy jeszcze złącze 3,5 mm na słuchawki i brakuje mi tutaj jednej rzeczy, a mianowicie drugiego mikrofonu. Mamy folię rzeczywiście na bokach, ale tego nie będziemy sobie zdejmować, bo szkoda. I faktycznie nie ma tutaj drugiego mikrofonu, to jest zastanawiające, no ale niestety, dobra, tak to wygląda. Musimy brać pod uwagę, że jest to średniak, to nie jest jakieś tam super najmocniejsze urządzenie. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Oczywiście ja sobie to skonfiguruję i tak dalej, bo na razie nie ma karty SIM, musimy sobie to wszystko tutaj powpisywać. Czekam na Wasze pytania, no bo może jesteście ciekawi, jak to urządzenie się sprawuje, co byście chcieli wiedzieć w pierwszej kolejności.
Ja postaram się jeszcze intensywnie potestować to urządzenie i przed wyjazdem do na IFE nagrać pierwsze wrażenia, żebyście gdzieś tam mieli ten film w razie czego, jeżeli na IFE by się nie udało za dużo nagrać, chociaż wątpię. Ale mimo wszystko dajcie znać, co myślicie. Jeszcze raz dziękuję X.com za udostępnienie urządzenia. No i trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.